Nie śmiejcie się z nas, jak nic nie znajdziemy. To jadalne? Chyba tak. Zrobimy razem, ponieważ będzie konkurs. Kupiłem do tego taki czterokanałowy sterownik. No tak się cieszysz? Prowiant na drogę. Jagodzianki jeszcze ciepłe. I jeszcze coś z jabłuszkiem. Szarlocianki. O, jeszcze gorące. Halo, siemanko, witamy Was na kanale Terasfera, ja jestem Paweł. A ja jestem Monika. A w dzisiejszym dniu postanowiliśmy przyjechać do lasu, bo wielu z Was się nas pytało, dlaczego nie jedziemy na grzyby. Tak, jeździmy po tych lasach ciągle, a nie zbieramy grzybów. No, jesień jest bardzo ciepła, więc i wilgotna, więc przypuszczamy, że... Coś tam powinniśmy znaleźć i jeszcze taką maksymalną, mega inspiracją dla nas był Jacek na ostatnim wyjeździe, nazbierał w ciągu, nie wiem, pół godziny tyle grzybów, że mówię do Moniki, my musimy jeść, bo musimy w końcu coś ususzyć do bigosu na Wigilię chociażby. Ususzyć, tak, albo coś zrobić jakieś duszone. Ja lubię też grzybki w odcie, także ruszamy zaraz na łowy. Tak, ale od razu Was ostrzegam, nie śmiejcie się za bardzo, bo z nas to chyba tacy sobie grzybiarze. Jak nam się uda coś znaleźć, to będziemy bardzo szczęśliwi. Tam, ja coś jeszcze pamiętam, babcia mnie gdzieś tam kiedyś uczyła, które mnie jadalne, też? Które nie. No właśnie, będziemy smakować, podobno te gorzkie to się ich wyrzuca, a te takie słodkawe to są jadalne. No i oczywiście jak nie ma blaszek pod spodu, to też są dobre, bo z blaszkami to są trujące. No, to takie. No, także zbieramy się, póki jeszcze świeci trochę słońce, bo tutaj takie są przelotne opady deszczu, więc zbieramy manatki, ubieramy się i idziemy w las. Monia, jakie kaloszki, jaka styluwa w ogóle. I to zawsze tak ładnie wyglądasz. Koszyczek. Wow. I lecimy. Jakiś ciebie czerwony kapturek. Podobno nie zbiera się do plastikowej siatki, więc no, my mamy słomkowy koszyczek. Tak jest. Z Hiszpanii, z Antekery. No i tak jak mnie dziadek uczył, jak mi zawsze mówił, że idzie na grzyby z nożem, taki ja mam nożyk. O, a ty a gdzie masz swój? No mam, raczej. Dla Moni mam taki. Wow, jaka kosa. No to co? Będę kosić. No zobaczymy, czy będzie co. Idziemy do lasu. Monia, masz coś? Nie, jeszcze nie. Nie śmiejcie się z nas, jak nic nie znajdziemy, bo my to tacy jesteśmy średni grzybiarze. No, niestety. Ja do tego tak z taką lekką ślepotą. Więc może być ciężko, ale ja trzymajcie kciuki. Ja mam wzrok sokoli. No ty tak. Idziemy. No. Liczę na Pawła. Musimy się chyba trochę rozdzielić, bo tak to chyba nigdy nic nie znajdziemy, jak będziemy tak szli ze sobą, nie? Żartujesz, już? Nie, o, nawet dwa! Wow, jeden duży, drugi mały. O. To jadalne? Chyba tak. Okej. Okay. O, ten to chyba... O, trochę mi się urwał. O, śliwak! Ale z ciebie grzybiasz. Nienawidzę ślimaków. Weź go wyrwij. Gdzie? Tutaj, na tym malutkim? Tutaj, na tym dużym.
Gdzie? O, tu gdzieś był. Nie ma. Gdzie? Kurde. Nabiedzony. O, tu jest. No to takie maleństwo. Boicie się takich ślimaków, słuchajcie? Myślę, że będzie wesoło z Moni zbierać te grzyby, ale ładny, nie? No dobra, trochę, jeden mamy. Weź dobra. Ślimaka. A. No i właśnie teraz chciałem się was coś zapytać. Jak zbieracie grzyby, to ucinacie korzonek, zostawiacie w ziemi, czy wyrywacie cały? Ja zostawiam korzonek w ziemi. No, tak trochę się brzydko urwało, ale cóż. Nie, trzeba ucinać. Następne pójdą lepiej, trzeba użyć naszych nożyków. Tak, dobra. Po to je wzięliśmy. Szukamy dalej. Szukamy dalej. Tu są jakieś, ale to chyba jakieś huby buby. To nie są huby buby, ale niejadalne na pewno. Niejadalne, okej. Okay. To nie jemy. Idziemy dalej. Mam. Co tam masz? Następne dwa. I to są te, co Jacek znalazł ostatnio. To są, zapomniałem jak one się nazywają, ale one mają, zaraz wam pokażę. To jest bardzo dobry podobno grzyb. Jacek mi ostatnio je pokazywał. Jacek, dzięki, pozdrowionka. Za naukę przydała się. Jakie fajne. Zobaczcie. Jacek, napisz nam w komentarzach, jak one się nazywają. Jak się tutaj naciśnie, to się robią sine. No, ale jakie piękne. To nie są to jakieś zajączki, czy tam jakieś te króliczki? Nie, to króliczki? Są... Jakie grubaski. Zobacz, jaki ma korzeń, Monia. No. No i wygląda na zdrowego. Przeszukałaś to dobrze? No. O! Chciałam już powiedzieć, że nic nie ma. Jest? Aż tutaj, o nie. A ty mówisz? Jakie Monika grzyby chcesz zbierać? Czy ty chcesz siebie pozbyć przed tym wyjazdem do Maroka? No nie, bo kto będzie kierował wanem? O, to tylko dlatego? Nie, no nic tu nie ma, nie ma krewnych, idziemy dalej szukać. Co to jest tam? No, patrz jaki wielki. Oh my god. Kurde. Ale strasznie robaczywy, chyba się już tu przewrócił od starości. Od starości, bo tu jest korzeń. No, tu jest korzeń, nie jest złamany. Nie chcę, bo mogą być w nim ślimaki. Moniak, uspokój się. Oj, zobacz jaki ten grzyb byłby wielki. To jest jego następna część. Olbrzym jak nie wiem co. Wow. No. Ale aż czuć, że już się psuje. Nieprzyjemny zapach z niego idzie. Ale sztuka, Monia, zobacz. Ojojoj. Ale czad. To jest prawdziwy chyba, nie? Nie wiem. Ale piękny. Właśnie tym się najbardziej patrzy. Ślimaczek, widzisz? Ty je będziesz obierał. Następne dwa, jakie ładne. No, temu Paweł cały czas lepek. Kosi. A? Mówię, że ty cały czas kosisz. A jak? A ja chodzę z tą moją kosą i nic. Nawet raz jeszcze nie użyłaś. No bo te wszystkie wi wycinasz z przed nosa. Monia krzyczy z daleka, że coś ma. Mam i ja. Co ty tam masz? O, proszę bardzo. No, taki radny. Nie ma ślimaków. Jest git. Ale fajny. No bo ja je najbardziej lubię właśnie te prawdziwki to są chyba. 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 Jest kolejna sztuka. Wow. Niezły. Koszyczka. Ja mam takie pytanie do was. Ile razy już byliście na grzybach w tym roku? No pewnie już wiele razy, bo już praktycznie listopad się zaczyna. O. Mamy kolejnego, ale spontan. O, ale on chyba jest już dead, wiesz? Weź koszyk. No jest taki... Widzieliście to, jak Monika go dotyka? On nie jest dead, Monia, on jest okej. Okay. Dawaj kosę i go tnij. To utnij go. Ale co, tam nie ma ślimaków. Na pewno. Ja, czy cuda, ale akcja, no dobra. Pogoda się cudowna zrobiła. Ej, słuchajcie, Monia tnie. Seriously? Ale on nie wiem, czy on jest dobry.
Dlaczego jest zły? Ale on jest z takiej dziurki, jest inny. Boże. To jest jakiś maślak chyba. Bo maślak ma takie blaszki. Tak? No. Okej. Okay. To ja nie wiem. No weźmiemy go, zobaczymy. No zobaczymy. Do Jacka chyba zadzwonię, się zapytam. Telefon do przyjaciela. No takie ma okrągłe rurki. W związku z tym, że już tak trochę nie pamiętamy, jak się te grzyby wszystkie nazywają, to dzwoniłem do Jacka i powiedziałem mu, że jak nie będziemy pewni, to będę mu wysyłał zdjęcie. Także no, tego maślaka niby na pewno sfotografujemy, Jacek, i pewnie dostaniesz zdjęcie, jak on wygląda. Monia, ty kosisz? Tak. O, jakiego małego dźbuńka takiego dałaś mu. No zobacz, jakie ładne. Jakie sweet. Zobacz, jakie tam dwa są piękne. O, tam. Wow, no te są cudowne. Pokaż je. No piękne. Tutaj nic nie ma. No nie. Maślaki, mamy borowiki, mamy prawdziwki. Już prawie pełen koszyk. Jestem z nas dumny. Na Wigilię będzie do bigosu. Do bigosu, do kapusty. Do kapusty. I do bigosu też można dodać. Powiem wam szczerze, że jestem lekko w szoku. I tyle grzybów to jeszcze chyba w swoim życiu nie nazbierałem. A jesteśmy w sumie niecałą godzinę. A już tutaj maślaków to było tyle, że szok. Koszyk już jest ciężki. Tak to ja lubię zbierać grzyby. Jejku, zobacz, jakie tutaj są jeszcze jak grzyby. Jak trzeba uważać, żeby ich nie rozdeptać. No. No my już mamy pełen koszyk, więc powoli zmierzamy w kierunku naszego vana. Tak, normalnie jestem w szoku, że tak nam poszło. Udane połowy, aż się trochę przeraziliśmy, czy nie nakosiliśmy jakichś szatanów. No, bo zaczęliśmy czytać w internecie, ale wszystko jeszcze będzie trzeba zweryfikować. Tak. Wydaje mi się, że wszystko tak, wyglądają na jadalne, ale jeszcze zweryfikujemy z kimś, kto się na tym zna, zanim zaczniemy je... Oprawiać i przyrządzać. Tak, dokładnie. Bo chyba chcecie zobaczyć nas jeszcze żywych za tydzień. No. Chyba, że nie. Dajcie znać. Nasz ciapek, patrzcie, jaki przystrojony w jesień. Normalnie. Jesień ozdoby. O, światło się świeci. Światło zapomniałem zgasić. Oh no. To nic. Nasze grzybki, tra la la. Dobra, herbatka i co? I coś pysznego zjemy. I bułeczki słodkie. Oh. Herbatka zrobiona. Herbatka, tatka. Pana tatka. Tak. O, no, spacer udany, grzybobranie udane. Bilans zysków i strat. Słuchajcie, pozaciągałam sobie całe spodnie. Taki jeans, nie jeans. Niby tak. Powinien być super mocny, a ja mam po prostu prawie że dziury. No ale cóż, no cóż jak się łaziło po jeżynach. Pełny koszyk grzybów, także no już nie ma co narzekać. No. A my co? Powoli też przygotowujemy się do podróży. Tak, powoli. Naszego vana szczególnie. Tak, no i w związku z tym, że tam będą trochę bardziej dzikie tereny, także no potrzebujemy troszeczkę więcej świateł na zewnątrz i zaraz wam pokażę, co kupiłem i co myślę zamontować, ale zjemy. Ale najpierw się posilimy ciachę. Chyba. Bo mi już ślinka cieknie. Oczywiście jagodziana odbór. Polskiego piekarza swindońskiego. Wygląda jak mała pizza. Ale jest mega. Trudno, narobimy wam znowu smaka. Oj, oj, oj. Tak ruszony. Po całej? Of course. Pokażę wam
co kupiłem do naszego vana. Co ty tam planujesz już? Ja planuję różne rzeczy. A więc tak. Plan jest taki, żeby zamontować do naszych paneli słonecznych, które są na dachu, 4 lampy. Lampy podpatrzyłem u Krzysia, że Krzychu pozdrawiam. Pewnie widzieliście jego vana na festiwalu vanlife'owym, jak robiłem takiego krótkiego vantura z tymi światełkami naokoło, sterowanymi z aplikacji, z różnymi tam bajerami komputerkowymi. Jak ktoś nie oglądał, to tutaj się pojawi filmik. Naprawdę fajnie van zrobiony. Oświetlenie to nie ma jakiejś dużej mocy, bo są to lampy 18-watowe, ale mają rozproszone światło, także no nawet posiedzieć sobie wieczorem przy vanie, to mi się wydaje, że to jest fajna opcja, będąc w dzikim terenie. Po jednej chcę zamontować na boku i dwie chcę zamontować z tyłu, żeby podczas cofania mieć możliwość włączenia sobie tego oświetlenia i wiedzieć, gdzie się cofa. Kupiłem do tego taki czterokanałowy sterownik, także każdy przewód oddzielnie się tutaj podpina i wtedy mamy możliwość sterowania z pilota, którego też kupiłem, ale niestety mi nie przyszedł jeszcze. Jest to czterokanałowy pilot, także będę sobie mógł włączać na przykład w kabinie miejsce, które chcę doświetlić, czy prawą, czy lewą stronę, czy tył. Na następną rzecz, którą za chwilkę będziemy robili, zrobimy razem, ponieważ będzie konkurs. Weźmiecie w tym czynnie udział, mam nadzieję. I do wygrania będzie co? Pocztówka. Pocztóweczkę wyślemy Wam akurat z tego miejsca, w którym teraz jesteśmy. A jesteśmy w okolicach Marlborough. No i w czym jest rzecz z tym konkursem, o którym wspomniał Paweł? No tak jak on ogarnia te światła, to ja trochę ogarniam w środku. I jak już Wam pokazywaliśmy, mamy tutaj nową półkę, na której mamy te słoiki z różnymi produktami i chcieliśmy sobie je nazwać. Powpisywać sobie po prostu nazwę, przykleić naklejki. Mam tutaj takie czarne etykietki i taki biały marker i będziemy pisać te nazwy, a Wy nam pomożecie je wymyśleć, bo to nie będą takie proste nazwy typu kawa, herbata, sól, cukier, tylko coś takiego śmiesznego. Chodź trochę porozkminiamy, co nam chodzi po głowie z tymi nazwami. Dobra, to od czego zaczynamy? Może od kawy. Jak nazwiemy kawę? Arabski powiew wiatru. Dlaczego arabski? Arabika. Arabika. Nie, no nie wiem. Może najmilsza chwila poranka. O, mamy to. Ale tak nie wiem, czy to się zmieści na etykietce. Najmilsza. Zmieści się, ty ładnie piszesz. Może smak poranka. Smak poranka. Smak poranka. O, no, smak poranka, podoba mi się. Dobra. To będzie smak poranka. Smak poranka. To już mamy. Herbata owocowa, śmieciowa. Zdrowe śmieci. Zdrowe śmieci. Może śmieciówka, owocówka. O, no, fajne. Śmieciówka, owocówka. Może teraz jak już ja mam na brązowy cukier. Mojito. A, no, to będzie super. No tak, no bo zawsze do mojito dodaję. Przeważnie tylko cukier. Do mojito, bo tak raczej ja bynajmniej nie słodzę. Ty to czasami chyba. No. No. Ja to, no. Tak, mojito, no tak. Mojito? Dobra, mojito. Będzie mojito. Niech będzie mojito. A co na kuskus? Kuskus. Nic mi szczerze nie przychodzi do głowy. Kuleczki szczęścia? Kuleczki szczęścia. Takie malutkie są. Ale to może zostawimy dla naszych widzów na konkurs właściwie. To może wy wymyślicie coś na kuskus. Właśnie, dajcie w komentarzach nazwę na kuskus. My wybierzemy taki, który nam się najbardziej będzie podobał i sobie wpiszemy go na tą właśnie naszą czarną etykietkę. Na czarną listę. Zwycięzca oczywiście dostanie od nas kartkę, którą wyślemy z miasteczka Marlborough. Tak. Dobra, no to... No to kuskus zostaje na razie. Zostaje. A tu pasta, makaron. Muszelki. Masz coś na to? Najpierw twardy, potem miękki. Makaron. Może ciepłe kluchy. O, ciepłe kluchy. Ciepłe kluchy. Albo syte kluchy. Syte kluchy. Nie, ciepłe. Albo łatwe kluchy. Łatwe kluchy. No, łatwe to jest do robienia. No, łatwe kluchy w sumie. Łatwe kluchy. Okej. Okay. Albo szybkie kluchy? Nie, łatwe kluchy. No to następną mamy herbatę. Tak, to jest taka zwykła czarna herbata. A może to będzie mój czas? Albo herbatkowy relaks. O, relaks może. Po prostu relaks. Albo po prostu relaks.
O, po prostu relaks. O, no dokładnie, no to mamy to, po prostu relaks. Kurczę, jaka burza mózgu. Dobra, sól. Sól. Himalajska rozkosz. No bo to jest sól himalajska, zazwyczaj takie używamy. Morska fala. No. Od soli morskiej. Albo, no dobra. Albo morska bryza. No to pozostaniemy na fali. Na fali? O, może na fali. Że sól. Że na fali? Dobre, na fali. Dobre, no to na fali. Krótko zwięźle na temat. Dokładnie, na fali, sól. Dobra, no ryż. My jesteśmy bardzo twórczy, jak widzicie, ale chyba to zostawimy już dla widzów. Jeszcze jeden. Tak, dobry pomysł. No, żeby były dwa produkty. Tylko piszcie w komentarzu, co jest co, no bo po tych waszych nazwach możemy nie dojść do tego, czy chodzi wam o kuskus, czy chodzi wam o ryż. Liczymy na waszą kreatywność, słuchajcie. Czyli mamy tak, ryż dla was i kuskus. Także czekamy na wasze jakieś fajne nazwy, śmieszne. No i wybierzemy, co nam się będzie podobało, to wygra w konkursie, a zwycięzca otrzyma kartkę od nas. Także, oczywiście. Także tak, fajnie. No. Dobra, to ja teraz muszę zapisywać i będziemy naklejać. Ja już zapomniałem, co jest co. Nie no. Jak to wygląda? Działa to? No super. Smak poranka. No, fajne. Ale jakieś mokre to jest chyba, nie? Tak się błyszczy. Musi to trochę wyschnąć, bo to jest taki marker. Jak wiecie, lubimy styl vintage'owy. Vintage'owe nożyczki jak u prababci. Podrdzewiałe. No to jeszcze widzę, tutaj sól hiszpańska wychodzi z nich. Tak. Gdzie ty polazłeś? Zobaczcie na to. O, Jezu, no ten jaki cudowny. Wszystkie, no kurczę, ten jaki ładny. Ten jaki wielki. A ten jest najładniejszy. O, patrzcie. 3 minuty koszenia. Takie grzyby to ja lubię zbierać. No dobra, no cóż. One sobie tu ładnie leżą, teraz odpoczywają. No i to chyba będą do słoiczków. Piękne. Przymierzyć? Tak, przymierzę, bo nie chcę, żeby mi te podpaski zasłoniały. No nie, to będzie okej. Super. No specjalnie tak trochę wyżej tu pisano, bo... No a ja mówiłem Monice, że nie piszę na środku, ale ona już przemyślała. No, tak, ja tak właśnie nie chciałam, żeby tu się chował ten napis. Moja, co ty robisz? Będę suszyć. Okej. Okay. Paweł mówi, że trzeba podsuszyć, no to... Ta-dam! Efekt końcowy, prawie końcowy, bo oczywiście czekamy jeszcze na wasze pomysły. Elegancko, powiem ci. No i tu będą wasze. Kuskus i ryż, pamiętajcie. No i trzeba zabrać się w końcu za przebieranie tych grzybów. Tak, za obieranie. Czyszczenie. Sprawdzanie jeszcze, czy są wszystkie jadalne. No, a zanim my już zakończymy tego vloga, to jeszcze chciałam wam przypomnieć o zapisie na nasz newsletter. 2 już chyba wysłaliśmy, także dajcie znać, czy wam się podobają, jakie treści tam byście chcieli widzieć i czytać. No. Tak, no i co? Pamiętajcie o komentarzach, czekamy na wasze propozycje. Jeżeli ktoś nas ogląda pierwszy raz, zapraszamy do subskrypcji. No i widzimy się. Do zobaczenia za tydzień. Za tydzień. Mam nadzieję też. Trzymajcie się, hejka. I've been in your waters, been knocking at your door. I know one thing for sure, I've never been so close before.